Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Karty Historii. Ostatnie dwa odcinki były poświęcone rocznikowi koszalińskiemu, który jest na rynku. Najnowsza edycja za rok 2020. Masa bardzo ciekawych artykułów. O tym już rozmawialiśmy. Dzisiaj porozmawiamy może bardziej dogłębnie na temat jednego artykułu. A będzie to artykuł, którego autorem jest nasz dzisiejszy gość. Jest nim dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Koszalinie, pan Rafał Janus. Dzień dobry. Dzień dobry. I napisał pan taki artykuł na temat jubileuszu liceum. Ten jubileusz był w roku 20, bo rocznik jest za rok 20. On zawsze wychodzi z takim opóźnieniem jednorocznym. Ale porozmawiajmy właśnie bardziej pod kątem historycznym, bo jesteśmy tutaj w tym budynku. Ten budynek jest piękny, okazały. Koszalinianie go bardzo dobrze znają, mijają często, prawda, gdzieś tutaj chodząc na spacer. Jaka jest historia? Kiedy on został wybudowany i co tu było przed szkołą? Budynek został wymyślony jako budynek szkolny i tak został zaprojektowany. I zresztą do dzisiaj jesteśmy wdzięczni architektowi, wykonawcom za to, że tak właśnie pomyśleli ten budynek, bo jest przestronny, ma wysokie pomieszczenia, ma duże korytarze, hole, duże sale lekcyjne, okna, jest dobrze doświetlony. Spełnia wszystkie warunki, jakie powinna spełniać szkoła, dobra szkoła, w tym takim tradycyjnym rozumieniu, i tu się bardzo dobrze czujemy. On został pomyślany jako szkoła wybudowana w 1912 roku, oddany wtedy do użytku, choć szkoła Luizy Freitag, założona jeszcze w XIX wieku, w 1863, funkcjonowała wcześniej w różnych innych miejscach, ale wtedy właśnie w tym drugim dziesięcioleciu XX wieku został oddany do użytku. I my świętowaliśmy w 2012 roku stulecie budynku. Wtedy zorganizowaliśmy coś, co nazwaliśmy sobie Nocą w Dibuła. I przebraliśmy się, uczniowie, nauczyciele, w stroje z epoki, próbując wejść w atmosferę początku XX wieku, lat 20., 30. i także późniejszych, tak żeby cały przekrój tego stulecia odczuć na własnej skórze. A więc budynek służy, z pewnymi przerwami służy szkole, bo oczywiście do 1945 roku tutaj było liceum żeńskie niemieckie. Wiadomo, wiatry historii spowodowały, że te ziemie, Koszalin, przypadł Polsce. Ale i choć od początku, od 1945 roku tu miała się mieścić szkoła, tu miało być to pierwsze liceum ogólnokształcące, to jednak najpierw, w samym początku, władze radzieckie wtedy, władze wojskowe zajęły ten budynek na szpital. Różne krążyły opowieści o tym, co tutaj się działo, bo wcześniej już Niemcy urządzili tu lazaret. Potem różne opowieści przynosiły informacje na temat pewnych dramatycznych wydarzeń, które tu miały miejsce już pod rządami Armii Czerwonej. Nawet IPN badał tę sprawę. No, nie jestem w stanie wyjaśnić, nie jestem w stanie rozstrzygnąć, czy te opowieści miały w sobie coś z prawdy. Natomiast szkoła musiała funkcjonować przez pierwsze dwa lata w innych miejscach. Najpierw na ulicy dzisiejszej Romualda Traugutta, w takim budynku mieszkalnym. Jedno z mieszkań było przeznaczone na użytek szkoły, ale po kilkunastu dniach przeniosła się, po miesiącu przeniosła się na ulicę Zwycięstwa 113. Na obu tych siedzibach Towarzystwo Wychowanków umieściło w swoim czasie tablice pamiątkowe, które przypominają mieszkańcom Koszalina, że tam właśnie znajdowała się szkoła. A wreszcie w 1947 roku Armia Czerwona opuściła ten budynek, przekazała szkole i mogliśmy tu zacząć działać tak, jak od początku mieliśmy tu działać. Mhm. I od 1947 roku nieprzerwanie tutaj jest szkoła, z tym, że różnie one się nazywały, bo to były zespoły szkół, liceum, gimnazjum, to różnie bywało.
Tak, od początku to było pierwsze liceum ogólnokształcące, chociaż na budynku istnieje jeszcze taka nazwa historyczna, państwowe, koedukacyjne liceum i gimnazjum, bo rzeczywiście szkoły miały wtedy charakter państwowy, a na samym początku, w tych latach 40. szkoła łączyła w sobie funkcję przedwojennego gimnazjum i liceum właśnie i dlatego z początku oferowała, czy też przygotowywała uczniów tych młodszych, tych gimnazjalnych do tak zwanej małej matury, a tych starszych licealnych do matury dużej, zwykłej matury. Nazywała się formalnie pierwszym liceum ogólnokształcącym z przerwą w latach od 1980 do 2012, kiedy to była zespołem szkół ogólnokształcących, w skład którego wchodziło pierwsze LO, a także liceum zaoczne, różne odmiany tych szkół dla dorosłych. No ale w 2012 wróciliśmy do tej klasycznej nazwy i jesteśmy pierwszym liceum ogólnokształcącym. Chociaż oczywiście szkoła musiała reagować na zmiany systemu edukacyjnego w Polsce, bo jak wiadomo, tutaj dużo się działo i zresztą dzieje do dzisiaj, także jeśli chodzi o strukturę szkoły. Była przez większość czasu i jest dzisiaj także szkołą czteroletnią, choć dzisiaj jeszcze dla części uczniów naszych, dla ostatniego rocznika jest też szkołą trzyletnią, bo wiemy, że w tym czasie, kiedy absolwenci gimnazjów do nas trafiali, przebywali, uczyli się tutaj tylko 3 lata i właśnie ostatni rocznik tego trzyletniego liceum w tym roku będzie zdawał maturę. A więc była szkołą ponadpodstawową, ale także ponadgimnazjalną w tym czasie, kiedy absolwentami rozpoczynającymi naukę u nas byli gimnazjaliści. Mhm. Wspomniałem o tym, że na 2020 rok był ten duży jubileusz zaplanowany, no ale tak jak Pan w tym artykule pisał, musiało to się odbyć w inny sposób niż pierwotnie zakładano. No niestety tak, ku rozczarowaniu naszemu wielkiemu i wielu absolwentów, nauczycieli tego naszego środowiska, tutaj na czele z panem świętej pamięci już niestety Lesławem Mytnikiem, dla którego miał to być taki ostatni, zwieńczający jego karierę szkolną zjazd. Lesław Mytnik był przewodniczącym Towarzystwa Wychowanków naszej szkoły i był już na pierwszym zjeździe absolwentów w 1960 roku. Został on zorganizowany. Wtedy właśnie skończył szkołę i od razu wziął udział w tym zjeździe. Planowaliśmy oczywiście i uroczystości jubileuszowe, jak zwykle co 5 lat, i zjazd absolwentów 12. No niestety pandemia pokrzyżowała nam plany. Musieliśmy się ograniczyć do innych działań. Część przenieśliśmy w tę sferę wirtualną, do internetu. Część tu się odbywało w szkole, ale miała charakter taki bardzo jednak zawężony w stosunku do tego, co zrobilibyśmy, gdyby były normalne warunki. Liceum pamięta o historii. Między innymi przed szkołą znajduje się rondo dawnego dyrektora tej szkoły, pana Lecha Żyły. Są w szkole również różnego rodzaju tablice, które są widoczne za nami, więc tutaj bardzo dużo jest takich akcentów właśnie historycznych. Tak, staramy się, ja napisałem zresztą w tym artykule także, tę myśl zawarłem, staramy się być taką szkołą klasyczną, być dobrym, tradycyjnym liceum ogólnokształcącym, takim z tradycjami przedwojennymi i jeszcze wcześniejszymi. Pomogło nam w tym na początku to, że tu nauczycielami pierwszymi zostali tacy profesorowie, którzy już byli nauczycielami w szkołach średnich przed wojną, a więc znali, przenieśli ten rytuał pewien do naszej szkoły i to było później kontynuowane. Oczywiście też się bardzo zmieniło, bo czymś zupełnie innym jest dzisiejsza szkoła niż ta, do której ja chodziłem, bo też jestem absolwentem tego liceum w latach 70. Ukończyłem DIBUA. To są zupełnie inne światy, ale jest taki pewien element wspólny, taki szacunek do drugiego człowieka kierowany ze strony nauczycieli do uczniów, ale też ze strony uczniów i rodziców do nauczycieli, którzy są ich, tradycyjnie mówi się w szkole średniej, panie profesorze, pani profesor, są ich profesorami właśnie, takimi ludźmi, którzy mają ich przeprowadzić przez ten
No, niełatwy okres dojrzewania ku dorosłości i przeprowadzić w sensie i intelektualnym, i takim emocjonalnym, uczuciowym, bo to jest taki czas, kiedy ci młodzi ludzie potrzebują przewodników. Staramy się to robić. Oczywiście nie narzucając jakichś tam klasycznych wzorców, które dzisiaj już by się nie sprawdziły, ale pokazując, że ten świat jest bardziej złożony, że oprócz tego, z czym się młodzież na co dzień spotyka w domu, w swoim środowisku, jest jeszcze no, taki świat pewnych stałych wartości, zasad, o których też warto pamiętać. I stąd też nasz szacunek do przeszłości, do ludzi, którzy tworzyli tę szkołę. Stąd te tablice, o których Pan wspomniał. Stąd różne działania zorientowane na przeszłość, bo, no bo nie ma przyszłości bez przeszłości, to jest oczywiste. Jesteśmy zakorzenieni w tej tradycji polskiej szkoły, polskiego liceum, ale jesteśmy też zakorzenieni w tradycji polskiego Koszalina, bo jesteśmy tu od początku, od 1945 roku i nie ma innych instytucji, które byłyby starsze w tym polskim wymiarze. W Koszalinie, a więc no, jesteśmy po prostu częścią naszego miasta, częścią naszego regionu i próbujemy przekazywać młodzieży te wartości, które z tej historii także wynikają. Tak, ten budynek jest ponad stuletni, powiedzieliśmy już o nim, duże przestronne klasy, piękna aula, w której też się odbywają różnego rodzaju spotkania, rozpoczęcia, zakończenia i tak dalej, ale też dobudowano część łącznikiem do nowej hali sportowej, to było ważne. Hala powstała w 1998 roku i to była taka inwestycja pożegnalna mojego poprzednika, pana dyrektora Lecha Żyły, który był tutaj dyrektorem przez 27 lat, a więc no, cała epoka. I rzeczywiście ta hala sportowa jest takim symbolem połączenia tej tradycji, tej auli, o której pan wspomniał, tych naszych holi, korytarzy, tego starego budynku z nowoczesnością. Jednocześnie architektonicznie hala została tak wkomponowana w szkołę, że w zasadzie z zewnątrz, jak się na nią spogląda, jak się spogląda na tę bryłę, to nie widać tej różnicy, tego przeskoku. A jednocześnie no, staliśmy się takim rzeczywiście obiektem nowoczesnym, bo hala umożliwia organizację wielu imprez, no, oczywiście sportowych, ale także studniówki na przykład, które tu się właśnie odbywają. Też to jedna z niewielu szkół, która prawda, u siebie robi te studniówki. Udawało nam się do tej pory robić wyłącznie u siebie, nigdy nie było studniówki poza szkołą. No teraz ten czas pandemiczny spowodował, że w ubiegłym roku nie było tego balu. Mamy nadzieję, że w tym roku się uda, ale sprawy są w toku. Tak. Piękny gmach, piękny budynek pierwszego liceum ogólnokształcącego w Koszalinie od 1945 roku, czyli od samego początku polskiego Koszalina tutaj znajduje się szkoła. Sam budynek, jak pan dyrektor powiedział, był oddany w roku 1912, więc to już naprawdę jest kawał historii. Dzisiaj o tym budynku i o szkole, wspaniałej szkole z tradycjami, która tutaj się mieści, rozmawialiśmy z panem dyrektorem Rafałem Janusem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.